Pierwszy przykład antyimigranckich transparentów wisiał jeszcze do niedawna na wiadukcie nad Garbarami. Możemy na nim zobaczyć także przekreślone logo Prawa i Sprawiedliwości. Kolejne zdjęcie to już ulica Hetmańska i transparent krytykujący wydawanie wiz dla obywateli Rosji. Ale to nie wszystko. Oberwało się również Gruzinom, których oskarża się o przestępstwa w Polsce. Wieszanie takich plakatów jest po pierwsze smutne, ale jest też niebezpieczne. Bo według przedstawicieli organizacji Migrant InfoPoint prowadzi do kłótni między Polakami a mniejszościami narodowymi. Obarczanie migrantów odpowiedzialnością za wszelkie zło w postaci takich prostych plakatów, haseł, tudzież w bardziej skomplikowanych formach jest znaną praktyką i niestety skuteczną, stosowaną właśnie w ramach politycznych manipulacji. Zgadzamy się z postulatami, przynajmniej na tych banerach, które widzieliśmy. Mówi wiceprezes Poznańskiego Koła Młodzieży Wszechpolskiej. Dodajmy, że na niektórych transparentach widnieje data i miejsce nadchodzącej manifestacji tej organizacji. My wydarzenie na Facebooku tworzyliśmy już jakiś czas temu. Mamy wielu sympatyków i osób, które nas obserwują i nic z tym dziwnego, że ktoś postanowił w jakiś sposób przyłączyć się jakby do promocji naszego wydarzenia. Manifestacja Młodzieży Wszechpolskiej ma być sprzeciwem wobec niekontrolowanego napływu imigrantów do Polski, zarówno z Azji i Afryki, jak i z Ukrainy czy Gruzji. Wszechpolaków oburza też afera wizowa. Mamy zarzut do tego, że są tutaj jakieś specjalne prawa i świadczenia na przykład dla Ukraińców i to nie ze względu na to, że uciekają przed wojną i to udokumentują, no przecież nie na całym terenie Ukrainy jest w tej chwili wojna, tylko za sam fakt posiadania obywatelstwa ukraińskiego. Młodzież Wszechpolska chce, by rząd wstrzymał wydawanie wiz, a nawet zamknął granice. Hasło o zamykaniu granic jest po pierwsze niepoważnym hasłem. Ludzie przemieszczali się, migrowali, migrują i będą migrować. Jest tutaj to widoczne odwoływanie się do tego bezpieczeństwa i tutaj często właśnie ta strona gdzieś bardziej w kierunku konserwatywnym ukierunkowana, często sięga do bezpieczeństwa, na którym wszystkim nam przecież zależy. Ze środowiska antyimigranckiego padły również zarzuty wobec świadczeń dla osób, które zapewniają dach nad głową dla Ukraińców. 40 zł dziennie na taką osobę, no mimo, że przyjechali tutaj już 1,5 roku temu, tak? Czyli był tutaj czas, żeby znaleźć pracę, żeby w jakiś sposób sobie poradzić. Najłatwiejszym sposobem do tego, żeby wzbudzić jakieś społeczne niepokoje jest właśnie argument, ktoś dostaje więcej pieniędzy, a my mniej, tak? Bo to na ludzi działa i to nie jest prawda. Byliśmy dzisiaj na Hetmańskiej, przy Moście Chrobrego i na Garbarach. W każdym z tych miejsc obraźliwych transparentów już nie ma. Damian Wełna, Puls Dnia.